W Miejskim Przedszkolu nr 5 w Zielonce zainaugurowano udział w akcji Warszawa Oddycha. Przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach dotyczących powietrza przygotowanych przez organizatorów akcji. O jakości powietrza przeważnie mówi się w kontekście południowej Polski. Zapomina się o tym, że problem dotyczy także Polski centralnej. Zależy nam na edukacji dzieci. Chcemy im pokazać, jak przeciwdziałać temu, żebyśmy ten problem niwelowali, żeby było coraz więcej osób dbających o czyste powietrze. Dzięki udziałowi w projekcie Warszawa Oddycha przedszkole zostało wyposażone w oczyszczacz powietrza, a na budynku placówki zainstalowany został specjalny czujnik monitorujący jakość powietrza. Myślę, że fakt, że możemy sprawdzić, jaka jest u nas, czyli w konkretnej lokalizacji, jaka jest czystość powietrza, pobudza wyobraźnię, że jeżeli gdzieś jest lepiej, to dlaczego u nas jest tak źle? Albo dlaczego u nas jest tak fajnie, bo gdzie indziej jest gorzej? Myślę, że uruchamia się mechanizm dbałości o to, co nas otacza, czyli nie tylko o własny dom i własną rodzinę, tylko spojrzenie trochę szerzej, jakim powietrzem oddycham w swoim mieście, w swojej okolicy i patrzę nie tylko, co ja robię, ale co robią moi sąsiedzi i znajomi.